Mamy 21 wrzesień, więc bardzo szybko biegnie czas. Jeszcze tydzień i zakończy nam się wrzesień. Dzisiejsza prezentacja dotyczy Skyward Community, dotyczy dokładnie programu partnerskiego. Później porozmawiamy o takich pewnych procedurach związanych z tym, co otrzymujemy w momencie zakupu udziałów w firmie, ale również o kilku newsach z ostatnich dni, tygodni. Więc temu poświęcimy niecałą godzinę. Postaram się zmieścić dzisiaj w 50 minutach, więc nie będę się jak gdyby na jakichś tam sprawach dawał szczegóły. Dwa zdania o sobie. Nazywam się Duczmański Mariusz. Jeśli chodzi o finanse, zajmuję się nimi od ponad 20 lat. Prowadziłem przez ładnych parę lat biuro. Usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. W 2007 roku, chociaż tu mamy na tym 2012, ale już tak naprawdę początki były 7 rok, kiedy zacząłem interesować się usługami online, czyli tak naprawdę, prościej mówiąc, zarabianie przez internet. Inwestorem w firmie Skyward Community jestem od, jak widzimy, 2016 roku, czyli 6 lat. W marcu minęło 6 lat, no i również lata 2018-19, początki budowy w Szarży, Centrum Innowacji, biura. Mieliśmy możliwość takie roczne szkolenie przejść i spotkać się z wieloma pozytywnie nastawionymi ludźmi do właśnie tego biznesu, sympatykami, ludźmi, którzy po prostu bardzo mocno rozwijają ten biznes, zarówno osobiście wkładając w to spore pieniądze, ale też propagując informacje, przekazując dalej, duplikując na świecie informacje o technologii Skyward Community, o technologii kolei strunowej. Mieliśmy możliwość skończyć takie fajne roczne szkolenie dla coachów, ale największą atrakcją było to, że byliśmy pierwszą wycieczką w Szarży, właśnie na budowie Centrum Innowacji. To były początki, ale była możliwość spotkania się z panem Anatolim Unickim, spotkaniem się, tak jak powiedziałem, z grupą ponad 100 osób z całego świata, zobaczenia pierwszych słupów, pierwszych początków budowy tego centrum. Dzisiaj oczywiście to miejsce już wygląda kompletnie inaczej, a wkrótce zmieni się jeszcze bardziej. Wiemy, że dwie ważne trasy są budowane w tym centrum. Innowacje testowe, 2,4 km, dwie trasy, zarówno dla różnych testów związanych z transportem cargo towarowym, jak i miejskim. Czekamy tutaj też na ten ostateczny test związany właśnie z tym torem numer 4, o ile pamiętam, gdzie będą zrobione testy szybkości 150 km na godzinę. Z tego, co już mieliśmy w newsach, odpowiednie nasze pojazdy, urządzenia przyjechały do Szarży, zostały przywiezione i tak naprawdę w momencie, kiedy zostanie tor ukończony, one zostaną zainstalowane i ten test szybkości zostanie wykonany. A to oczywiście później słabo słychać, tak? No tutaj ewentualnie u mnie faktycznie jest maksymalnie zrobione. Może dzisiaj troszeczkę ciszej mówię. Natomiast tak, test zostanie ostatecznie zrobiony już wkrótce i wydaje mi się, że wtedy te prace, o których już na początku roku słyszeliśmy, takie fizyczne prace, rozpoczną się jak gdyby pełną parą. Przechodząc do programu partnerskiego, wiemy, że od firmy otrzymujemy bardzo fajną stronę. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani od strony, powiedzmy, teoretycznej, czyli otrzymujemy biuro online od samego początku, po otwarciu konta z linka osoby, która nas zaprosiła. Otrzymujemy kilka stron internetowych, tak zwanych linków polecających, do których podpięty jest na stałe nasz numer referencyjny w firmie i osoba rejestrująca się z naszego linku będzie to nasza osoba polecona. Mamy strony zarówno o technologii, jak i o samej inwestycji, ale mamy również tak zwane strony docelowe, które też są pięknie zrobione. One są nieco prostsze w układzie,
Natomiast też na ich stronach znajduje się bardzo dużo takich pożytecznych informacji, które chcemy przekazać osobom wstępnie zainteresowanych firmą, osoby, które mogą się właśnie zarejestrować, a później zainwestować odpowiednie środki. Po rejestracji, wchodząc tak zwaną zakładkę dla partnerów, mamy między innymi regulamin partnerski do zaakceptowania. Trzeba go oczywiście zrobić, zanim będziemy temat polecać innym. Oczywiście jeśli chcemy otrzymać bonus z tytułu polecenia. Jest to bardzo ważne, więc musimy wszystkie strony odznaczyć, zatwierdzić. Wtedy pojawią się nam również te materiały, o których wspomniałem i możemy zacząć jak gdyby początek naszej pracy z programem partnerskim firmy Skyward Community. Jest, jak widzimy, 7 poziomów, od poziomu partnera do poziomu Sky Experta. Pierwsze 3 poziomy to są poziomy, które nie wymagają kwalifikacji osób trzecich. Kolejne, tak naprawdę 4 poziomy wymagają już kwalifikacji osób trzecich z naszej struktury o niższym statusie. Przechodząc do tego podstawowego, tak naprawdę na dzień dobry firma daje nam 15% bonusu z pierwszego poziomu, nawet wtedy, kiedy jeszcze sami nie zdążyliśmy zainwestować środków. Więc tak naprawdę na samym początku już mamy możliwość zarabiania. W dobie teraz, gdzie każdy szuka dodatkowych środków, jest to naprawdę po pierwsze bardzo fajne źródło dodatkowych pieniędzy. Druga sprawa, nie wsadzamy nikogo na minę, na kolejny jakiś niewypał, na jakiś hype, jakiś jeszcze dziwny program, który dzisiaj jest, za miesiąc, dwa, trzy czy pół roku zniknie. Ja współpracuję osobiście z firmą od 6 lat. Byłem, tak jak powiedziałem, zarówno w Emiratach Arabskich, jak i na pierwszych targach, chociażby w 2016, później 2018 w Berlinie na InnoTrans, na konferencji. Wiele rzeczy widziałem, wiele rzeczy słyszałem. Mieliśmy możliwość poznać wiele osób osobiście z zarządu i sama technologia, która na naszych oczach powstaje od samego początku, to co się działo na Białorusi, to co teraz się dzieje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tworzenie samej technologii, bo mówimy o tworzeniu. Tak naprawdę ekotechnoparki są potrzebne do tego, żeby to wszystko w dokumentacji ocertyfikować, wdrożyć. Oczywiście one później mogą spełniać jeszcze inne cele, jak gdyby w przyszłości tak zwanych poligonów doświadczalnych, w kolejnych nowych jakichś prototypach czy pojazdach, czy jeszcze innych technologiach, które firma będzie ciągle chciała udoskonalać. Natomiast to, co najważniejsze, dzieje się właśnie w tych ekotechnoparkach do wdrożenia całej technologii globalnie na całym świecie. Mówimy tutaj o projektach już celowych, komercyjnych, zewnętrznych. Jesteśmy na tym etapie. Mamy kilkanaście prototypów pojazdów certyfikowanych. Mamy większość jak gdyby prac zakończonych. Tak naprawdę ważne prace zostaną wykonane już wkrótce, do końca roku. Maksymalnie to będzie grudzień, styczeń, przynajmniej takie są plany. Na tych 2 odcinkach 2,4 km. Na tych odcinkach po prostu będą wykonywane prace tak zwane chociażby szybkościowe, maksymalnej szybkości 150 km na godzinę. Wiemy, że ten termin jest troszeczkę przesunięty ze względu na sytuację na świecie i przestój różnego rodzaju dużych firm, które dostarczają podzespoły. Natomiast w tej chwili prace w ROM, firma chce po prostu nadrobić pewne jak gdyby utracony czas, więc prace wykonywane są z tego, co nawet sam pan Anatolij Nicki, z tego co pamiętam, się wypowiedział, wykonywane są całodobowo. Tak to wygląda w tej chwili w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do tego tematu jeszcze wrócimy pod koniec. Natomiast koncentrując się głównie w tej chwili na programie partnerskim, to status partnera jest to taki podstawowy poziom, gdzie na dzień dobry możemy zarobić 15% bezpośredniego bonusu z kwoty zainwestowanej przez osobę, którą przyprowadziliśmy do firmy. Ta osoba otrzymuje odpowiednie dokumenty, o których też powiem nieco dalej.
Drugi status jest to status konsultanta. Jest to minimalny oczywiście wymóg, żeby otrzymać ten status. $100 własna inwestycja, 2 zarejestrowanych partnerów z naszego linka i łączna inwestycja $300 na pierwszym poziomie. Wtedy uzyskujemy status konsultanta i zmienia się to tylko to, że sięgamy o jeden poziom głębiej, czyli do 5. poziomu. Status lidera też jest bardzo łatwy do osiągnięcia tutaj we firmie, ponieważ osobista inwestycja to tylko $200, czyli tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest niespełna 1000 zł, jednorazowo lub historycznie. Zapraszamy 3 osoby, które wykonają to samo, czyli zainwestują minimum $200, jednorazowo lub historycznie. I na pierwszym poziomie nasz przypis musi być minimum $2000. Jeśli mamy taką statystykę, to w tym momencie otrzymujemy status lidera, sięgamy poziom głębiej, czyli do 6 poziomów. Kolejne statusy to są już statusy kwalifikowane, wymagające kwalifikacji osób o niższym poziomie w programie partnerskim. Master musi osobiście zainwestować $1000, zaprosić 3 partnerów, którzy osiągną status liderów, czyli tych 3 bezpośrednich partnerów. Oczywiście będziemy mogli w tym momencie już ich na tym poziomie mieć 10, 20 lub więcej, ale 3 musi uzyskać status lidera, jest to jeden warunek do uzyskania statusu mastera i 5000 pierwsza linia łącznie z naszą inwestycją. To jest bardzo ważne. Jeśli te 3 warunki spełniamy, uzyskujemy status mastera i sięgamy w tym momencie o 3 kolejne poziomy w głąb struktury. Czyli rozumiemy w ten sposób, że jeśli my zapraszamy naszych znajomych, krewnych, jakichś dalszych współpracowników, czy w ogóle osoby obce bezpośrednio z naszego linka, to jest nasza pierwsza linia. Jeśli nasze osoby zaproszą kolejne osoby z własnych linków, to już jest 2., 3., 4. linia, i tak naprawdę do 9. linii firma wypłaci nam zawsze bonus natychmiastowo po dokonaniu inwestycji przez te osoby. Tych osób możemy oczywiście kompletnie nawet nigdy nie spotkać, nie znać się na którymś tam głębszym poziomie. Natomiast z tego tytułu, że byliśmy kanałem, źródłem informacji, uzyskamy odpowiedni bonus w ścieżce kariery Skyward Community. Kolejny status jest to status eksperta. Tutaj ekspert wymaga oczywiście konkretnej też pracy już, dlatego że z jednej strony te pierwsze 2 wymogi, one nie są wysokie i z doświadczenia mogę naprawdę Wam powiedzieć, żeby osiągnąć status eksperta, to po prostu trzeba znaleźć przynajmniej naprawdę 3 mocnych liderów, którzy chcą rozwijać również programy partnerskie, czyli nie tylko inwestorów, bo fajnie, jeśli znajdujemy osoby, które chcą dużo zainwestować. Jest to oczywiście bonus jednorazowy lub wielokrotny, jeśli jest to płatność w ratach. Natomiast szukamy również osób, jeśli chcemy brać udział w programie partnerskim, to szukamy osób, które chcą budować struktury, które chcą też dalej duplikować, zapraszać osoby, informować ludzi o takiej technologii, która powstaje na naszych oczach. W momencie, kiedy mamy 3 masterów, uzyskamy 2 bezpośrednio z naszej pierwszej linii, 3 może być głębiej, ale w niezależnej nodze, tak jak pokazane jest na zdjęciu, to jest najważniejszy wymóg, jaki potrzebny jest nam do statusu eksperta. Pozostałe 2 to 5000 osobista inwestycja historycznie lub jednorazowo i 10000, jak widzimy, z naszą inwestycją pierwsza linia. Czyli jeśli mamy 5000, to osoby zarejestrowane z naszego pierwszego poziomu, łączna ich inwestycja musi wynosić minimum 5000. Łącznie, kiedy mamy 10, uzyskujemy ten status eksperta. Ekspert, jak widzimy, bardzo mocno w tym momencie awansuje, ponieważ z 9. poziomu, tak jak ma master, tak automatycznie ekspert awansuje do 20. poziomu. Czyli jeśli nawet do tej pory mieliśmy już strukturę dość mocno rozwiniętą, ale omijały nas prowizje z poziomu 10, 11, 12,
bo ktoś tam już jest zarejestrowany i wykonywał jakąś pracę, to w tym momencie, uzyskując status eksperta, uzyskamy wszystkie bonusy do 20 poziomu. To jest bardzo ważne. I zobaczmy kolejny poziom. Poziom top eksperta to jest przedostatni w programie partnerskim. Jeśli chodzi o top eksperta, to własna inwestycja osobista historycznie 10 tysięcy. Widzimy, że 30 tysięcy musi być nasza struktura z naszą inwestycją. Czyli jeśli my mamy 10 tysięcy, to wystarczy, że pierwsza nasza linia historycznie zainwestuje 20 tysięcy, łączna suma 30. To są te dwa warunki potrzebne do uzyskania statusu top eksperta. Trzeci, jak widzimy, to status, to wymóg tych trzech osób o niższym poziomie. Dwóch ekspertów może być na pierwszym poziomie, znaczy musi być na pierwszym poziomie, natomiast trzeci może, jest to dopuszczalne, że może być w niezależnej nodze na drugim, trzecim, czwartym, piątym poziomie. Jeśli taki warunek spełniamy, to w tym momencie uzyskujemy status top eksperta. Jedna rzecz tutaj się zmienia przede wszystkim, to, że top ekspert zaczyna otrzymywać co miesięcznie dodatkowy bonus z obrotu struktury. Czyli jeśli na przykład nasza struktura cała zrobi obrót 20 tysięcy w danym kalendarzowym miesiącu, to otrzymamy 1500 dodatkowo dolarów, niezależnie od tego, ile otrzymamy bonusów z programu partnerskiego. W tym wypadku top ekspert sięga już maksymalnie 24 poziomów, więc bonusy na nasze konto będą wpływać z tych poziomów. Warto też o tym pamiętać. Natomiast ten zastrzyk gotówki w wysokości 1500, jak myślę, że też jest ciekawy, ponieważ jest to na dzień dzisiejszy też całkiem niezły zastrzyk gotówki, bo mówimy prawie o jakichś 7-7,5 tysiącach złotych, przeliczając oczywiście na złotówki. I ostatni status Sky Experta. Na tym oczywiście etapie, jeśli chodzi o program partnerski we firmie, myślę, że z czasem może kolejny status dojdzie, aby wynagradzać osoby, które wykonały jeszcze większą pracę i uzyskały status Sky Experta i robią nadal dużo. To wcale nie wykluczone, że firma w przyszłości dodatkowy taki poziom dołoży. Tak było w wypadku Sky Experta. Sky Expert musi uzyskać, żeby uzyskać ten status, osobiście musi włożyć do firmy własnych środków 20 tysięcy dolarów. 90 tysięcy musi to być struktura z naszą inwestycją, czyli tak naprawdę minimum 70 tysięcy i trzeba uzyskać czterech top ekspertów, dwóch bezpośrednich, pozostali do wyboru. Mogą to być nasi bezpośredni partnerzy, którym pomagamy uzyskać ten status, ale mogą to być też top eksperci, którzy pojawią się gdzieś tam głębiej w strukturze, w niezależnych nogach w stosunku do tych dwóch top ekspertów na pierwszym poziomie. Jedna ważna rzecz, oczywiście 24 poziomy bonus, to jest niezmienne, natomiast w wypadku obrotu miesięcznego, kalendarzowego, czyli od 1 załóżmy do 30, jeśli obrót nasz wynosi 30 lub więcej tysięcy całej struktury, to w tym wypadku mamy zastrzyk 2000 dolarów. Pamiętajmy, że to są naprawdę fajne, dobre pieniądze, które każdy z nas może uzyskać. Tutaj nie ma jakichś, wiadomo, że ktoś może mieć jakieś większe doświadczenie lub mniejsze, natomiast patrząc na osoby, na ludzi, którzy wygrali na przykład wycieczki chociażby, które były ufundowane w tym konkursie, który trwa teraz, ten trzeci etap, to są najzwyklejsi normalni ludzie, którzy po prostu są mocno nastawieni na pracę, na duplikację, na przekazywanie informacji ludziom, których napotykają każdego dnia na swojej drodze, w pierwszym poziomie, drugim, trzecim poziomie. Jeśli dobrze zduplikujemy pierwszy, drugi, trzeci poziom, to możemy być pewni i ludzi dobrze wyszkolimy, jak mają to robić, to jestem przekonany, że również kolejne poziomy będą robić to samo.
Więc warto to robić każdego dnia, ponieważ program partnerski mamy bardzo dobry, który daje nam firma. Firmy, nikt nas, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie papiery, które są potrzebne do poważnej inwestycji, żeby ktoś poważnie pomyślał o inwestycji dużej, jeśli takie środki ma do zainwestowania. Więc naprawdę mamy konkretne zaplecze, to tylko od nas zależy, czy wyjdziemy z inicjatywą, z tym tematem do ludzi na zewnątrz. Krótkie podsumowanie tym jednym slajdem. Ten slajd pokazuje tak naprawdę, że każdy z nas oprócz tych 15% podstawowych w danym kalendarzowym miesiącu może otrzymać dodatkowe 3%. Kiedy to się dzieje? Kiedy w naszej strukturze w pierwszej linii jest przynajmniej 5, 10 lub 20 płatności. Jeśli ktoś płaci jakąś tam ratę i łącznie tych płatności, niezależnie ile tych osób będzie, będzie więcej niż 5, 10 lub 20, to możemy dostać 16, 17 lub 18% bonusu z wszystkich rat od pierwszego do ostatniego danego miesiąca. Jeśli na przykład przekroczymy 5 płatności i otrzymujemy od firmy 16%, to pamiętajmy, że jak przekroczymy 10, to również od tych wcześniejszych firma nam wyrówna po procencie, żeby było z każdej płatności 17. I tak samo będzie, kiedy dotkniemy 20 płatności, firma nam wyrówna do tyłu, żeby z każdej płatności otrzymać równe 18%. Jeżeli to by było coś niezrozumiałe, no to po prostu pytajcie się mnie prywatnie, czy to na Skype'ie, czy na jakimś komunikatorze, czy ewentualnie telefonicznie. Krótkie podsumowanie, to co jest najważniejsze w programie partnerskim, to minimalna kwota inwestycji $50. Jest to kwota, wydaje mi się, dzisiaj na każdą kieszeń. Ludzie mają dodatkowe różne pieniądze, które mogą naprawdę inwestować. Od kilku lat już ludzie mają również na dzieci tak zwane 500+, wydają je w różny sposób. Warto po prostu z rodzicami rozmawiając wspomnieć o naszej firmie, że jest możliwość bardzo dobrego zainwestowania środków. To od nich zależy, jaka to będzie kwota. Czy to będzie $50, czy to będzie $100. Pamiętajmy, że $500 to mniej więcej dzisiaj $100. Natomiast nasza inwestycja w naszej firmie zaczyna się od $50. Może być to jednorazowa, może być to w ratach. Jeśli ktoś sobie wybierze na przykład w ratach, to pamiętajmy, że może płacić raty po $100 na przykład przez 5 miesięcy, więc wybiera sobie jakiś tam pakiet na przykład za $500, czy jeszcze inne układy według potrzeb. Pamiętajmy, że jeśli ktokolwiek z rodziców wybierze, o tym za chwilę będę mówił, bo dojdziemy do tych pakietów, wybierze pakiet tak zwany student czy maluszek, to rodzic decyduje tak naprawdę o statusie tych udziałów, czy one się staną. Nawet jeśli będzie spłacony, a dziecko uzyska pełnoletność, o tym już też mówiłem ostatnio, to rodzic decyduje, co będzie z tymi środkami. Czy chce je przekazać na rzecz dziecka i wtedy trzeba tworzyć oddzielne konto, przekazać pewne informacje, pewne nasze dyspozycje, że te udziały mają być przekazane na takie a takie konto. I to musi być obustronna jak gdyby inicjatywa zarówno dorosłego dziecka, jak i rodzica. I wtedy jest to do zrobienia jak najbardziej, tak się przepisuje. Natomiast rodzic może część pakietów kupować normalnie na swoje osobiste konto w dowolnej konfiguracji i zdecydować w przyszłości, co zrobić z tymi środkami jako forma inwestycji. To jest jeden oczywiście sposób na to, żeby dobrze gdyby ustrzec środki przed z jednej strony wydawaniem je na pewne rzeczy, które tak naprawdę tracą wartość, a z drugiej strony przed galopującą inflacją, która w tym roku średnio jest około 15%, w przyszłym roku niestety może być jeszcze wyższa, mówi się o 20 lub więcej procent. Więc czy mając w skarpecie przysłowiowej, czy w banku pieniądze, to i tak stracimy
35%. Pamiętajmy, ich wartości. Jak u nas jest w naszej firmie, to też powiem na jednym ze slajdów nieco dalej. Natomiast tak, minimalna kwota wypłaty w programie partnerskim, to nas interesuje, to $30, w zależności jaki kanał. Tych kanałów mamy różnego rodzaju, bo mamy i na konta, i mamy kryptowaluty, różnego rodzaju portfele. Ja ostatnio najczęściej wybieram jedną z kryptowalut, na przykład USDT TRC20. I zazwyczaj do 24 godzin środki są zaksięgowane na portfelu, który jest wskazany. Również w programie partnerskim podsumowanie mamy 24 poziomy i ile osób zaprosimy z inwestycją, to tylko my decydujemy, czy to będzie 10, 100, 1000 i tak dalej. Jeśli chodzi o pewne wyróżnienia dla osób, które uzyskały te najwyższe statusy, począwszy od mistrza, jest to długopis, natomiast trzy ostatnie poziomy. Ekspert, jest to gotówka w wysokości $500, top ekspert otrzymuje $1500 i sky ekspert otrzymuje $2000. To jest jednorazowo takie wyróżnienie za uzyskanie statusu. Nie są to duże pieniądze, może jeśli chodzi o uzyskanie tak wysokiego statusu, ale pamiętajmy, że również później sky ekspert, top ekspert otrzymują stałe wynagrodzenie comiesięczne od obrotu w strukturze. To też jest naprawdę coś wyjątkowego, biorąc pod uwagę, jak firma wynagradza tych, którzy no, wykonają najwięcej pracy, takiej efektywnej pracy. Każdy z nas, jak mówi ten slajd, ma możliwość dzisiaj stania się częścią projektu, który zmieni cały świat. Przez niezależnych ekspertów nasza firma została wyceniona wtedy, kiedy jeszcze nic nie było. Ani na Białorusi, ani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mówimy o tworzeniu technologii. Nie mówimy o budowie, o komercyjnych i tak dalej, bo to będzie cały świat umów tak zwanych przedstępnych, kontraktów, porozumień, memorandum i tak dalej jest bardzo, bardzo dużo. Mówimy w ogóle o wycenie technologii przed jakimkolwiek wdrożeniem w życie. Została wyceniona na $400 miliardów. Jest to naprawdę potężna kwota, $400 miliardów, sam projekt. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna taki projekt, jak znacie, to napiszcie na czacie, który został wyceniony na taką kwotę, zanim w ogóle zaczęto coś wdrażać. Ja nie mówię teraz o Microsoft czy jakichkolwiek innych firmach, które istnieją, działają i funkcjonują i się rozwijają. Ja mówię o tym, zanim cokolwiek zaczęto tworzyć, budować, projektować. Na tyle została nasza firma wyceniona. I teraz krótko przejdźmy właśnie do tych pakietów. Jeśli chodzi o pakiety, zobaczmy, mamy bardzo różne pakiety. InnoTrans, który daje możliwość trzykrotnego zainwestowania po $1000. Mamy tak zwany szybki start, maluszek lub student. To są tak zwane często prezenty dla dzieci. Taka powiedzmy mała posagówka płacona przez rodzica. I tak naprawdę to my decydujemy później, co się stanie z tymi środkami, bo już takie padały pytania, ok, spłaciłem maluszka, czy spłaciłem studenta i co teraz? Nic. Jeśli dziecko uzyskuje pełnoletność, to jest możliwość przepisania ich na pełnoletnie dziecko, ale to my decydujemy, czy to zrobimy. No bo po wielu latach, kiedy dziecko dorosło, mogło się bardzo wiele zmienić. W momencie, kiedy te udziały zostaną na naszym koncie, to my jesteśmy w 100% ich właścicielami. I wtedy, jeśli decydujemy się, że one zostają na naszym koncie, to po prostu one zostają na naszym koncie i nic się nie dzieje. Wszystko jest zgodnie z prawem. Mamy, tak jak widzimy, inne pakiety. Tamte dla dzieci są w 9 ratach, natomiast większość jest dzisiaj, jeśli mówimy o ratach, to mówimy o 5 ratach. Jeśli mówimy o płatności gotówkowej, no to oczywiście od $50 wzwyż, tak jak tutaj na przykład widzimy na tym chociażby slajdzie.
Tu akurat ta strona pokazuje od 50 dolarów aż do 2,5. Oczywiście kwoty mogą być tam do 50 i więcej tysięcy dolarów. Natomiast zawsze wspominam również, co oznaczają te cyferki, tak zwane dyskonto. Dyskonto to jest wartość, taka rzeczywista wartość udziałów, którą my otrzymujemy w zaniżonej cenie, którą płacimy. Czyli przykładowo płacimy za 1 dolara, otrzymujemy 33 udziały warte w cenie nominalnej 33 dolary. I mam nadzieję, że to naprawdę rozumiemy. Za 1 dolara otrzymujemy 33 w cenie nominalnej. Taka cena będzie minimalna, kiedy udziały trafią do wolnego obrotu. Co to oznacza? Wolny obrót, tak naprawdę firma ma pewną pulę udziałów, która w momencie, kiedy przyjdzie czas na wejście na giełdy światowe, wprowadzi udziały do wolnego obrotu i tak naprawdę rynek światowy, świat zweryfikuje ich cenę. Oczywiście firma zrobi to wtedy, kiedy to będzie najkorzystniejsze zarówno dla naszej firmy, jak i dla nas wszystkich, żeby ta wartość była naprawdę imponująca, a nie żeby po wejściu na wolny rynek na przykład z dolara spadła do 10 centów. Nie chcielibyśmy tego, więc zrobi to wtedy, kiedy będzie przekonana, że ta wartość będzie nominalna, jest zapisana w umowie minimum dolar, natomiast liczymy na to, oczywiście to jest moje zdanie, że ta wartość może być dużo, dużo większa po wycenie na rynku, na wolnym rynku. Co otrzymujemy za to, że włożymy do firmy pieniądze, to warto tłumaczyć ludziom, których zapraszamy do firmy. Otrzymujemy oczywiście kontrakt, umowę. W momencie, kiedy spłacimy taki pakiet jednorazowo albo w 5 ratach, bo to oczywiście to jest tak jak z kredytem. Kupujemy na przykład na kredyt dom, dopóki go nie spłacimy, to ten dom jest własnością banku. Z tą różnicą, że tutaj firma bardzo uczciwie podchodzi, bo gdybyśmy nie spłacili wszystkich rat, to otrzymamy zwrot na nasze konto i możemy w dowolnej konfiguracji z tych środków, które dostaniemy na saldo, kupić inne udziały wolne, już nie w tym pakiecie, którym gdzieś tam być może było korzystniej dla nas, ale nie tracimy. Natomiast wiemy, jak w bankach jest, nie? Jeśli ktoś nie spłaci domu, czasami nawet cały dom jest zabierany i ktoś zostaje, ani nie ma środków, ani nie ma domu. Natomiast tutaj nie ma takiej sytuacji, natomiast inwestor będzie się pytał nas, co otrzymuje w zamian, że wkłada na przykład 10 tysięcy dolarów do firmy. Otrzymuje oczywiście kontrakt w 2 językach, rosyjskim i angielskim. Ten kontrakt składa się z kilkunastu stron. Natomiast ja zwracam uwagę na tą stronę 8 kontraktu. On jest w zakładce dokumenty i nasze dokumenty. Jeśli nigdy tego nie sprawdzaliśmy, no to naprawdę w wolnym czasie sobie sprawdźmy 1, 2 kontrakty, jeśli mamy ich więcej. I na stronie 8, na co zwracam zawsze uwagę, jest pewien ważny zapis dla nas, no i dla ludzi, z którymi rozmawiamy. Musimy ludziom wytłumaczyć, że między innymi jest zapis, ile kupiliśmy udziałów konkretnie, jest zapis, jaka jest to klasa udziałów, czyli klasa A, czyli to taka najbardziej, powiedzmy, uprzywilejowana. Najczęściej w teorii, gdybyśmy gdzieś szukali informacji, definicji, co to są udziały klasy A. I jest również zapis gwarantujący nam cenę nominalną jednego udziału 1 dolar amerykański. Po zakończeniu oczywiście tych 15 etapów i momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu. Jest to pewien zapis. Oczywiście umowa zawiera jeszcze pewne inne zapisy, między innymi, tak tylko krótko, nie będę się dał szczegóły, o możliwości odkupu po 3 latach, o ile dobrze pamiętam. Nie chcę tutaj kogoś wprowadzić w błąd, ale z tego co pamiętam, chyba 3 lata, tam jest mowa takiej prolongaty, po 3 latach można z jakimś tam niewielkim naprawdę zyskiem odsprzedać. Taka jest możliwość.
Natomiast oczywiście byłaby to bardzo wielka głupota i wielka strata, gdyby ktoś to zrobił, ponieważ wiemy, wolny rynek dopiero wyceni udziały i technologię, która już będzie technologią użytkową, która będzie już istnieć, która będzie, którą już ludzie będą używać, być może w kilku lub więcej krajach. Czyli mamy taki zapis, bardzo ważny w umowie, o tym mówimy ludziom. Mówimy też ludziom, że każdy może sobie na własnym koncie wygenerować coś takiego jak wyciąg z rejestru, wyciąg z rejestru spółki. Czyli informacja tak naprawdę pokazująca, że w momencie, kiedy spłacimy udziały, jesteśmy ich właścicielami i te udziały są sztywno z naszymi danymi wpisane do rejestru spółki. Tu jest podany przykład na wartości 2 300 000 udziałów. Są numery, serie numery z naszymi danymi. One pokazują tak naprawdę, że jesteśmy współwłaścicielami spółki z określoną ilością udziałów. No i teraz to, co powiedziałem, co jeszcze krótko wspomnę na temat możliwości sprzedażowych. Nasz inwestor jest współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej. Ten slajd oczywiście już ostatnio też pokazywałem, ale on jest naprawdę, postarajcie się wykorzystać w rozmowach z ludźmi, bo jest to jeden naprawdę z ciekawych sposobów przedstawienia wartości naszych udziałów w porównaniu z tym, co ludzie najczęściej robią. Czyli ja wiem z doświadczenia, bo słyszę wśród znajomych, że albo trzymają pieniądze w skarpecie przysłowiowej, czyli w domu, w jakiejś skrzyneczce, w jakichś miejscach. W Ameryce to się przyjęło, że każdy ma swój safe. Nawet jak na wycieczkę jak jedziemy, no to co dostajemy w swoim pokoju? Też oczywiście jakąś szufladkę z safe'em na szyfr. Albo oczywiście najczęściej trzymamy też w banku. I wydaje się nam, że my mamy fajne pieniądze, bo trzymamy je w banku i bezpieczne. Natomiast czy je trzymamy w skarpecie, czy w banku, dzieje się to samo. Ten przykład tutaj na tej ilustracji pokazuje, że inflacja 15% na przykładzie 1000 dolarów po prostu zeżre nam 150 dolarów w ciągu roku. Jeśli 2023 rok będzie ta inflacja 20%, to z 850 zeżre nam kolejne 170 i zostanie nam z 1680 w ciągu dwóch lat. Zakładając, że my kupujemy w dyskoncie 1 do 40, pamiętamy, że w różnych promocjach, również w tych, których jeszcze trwa, jest możliwość otrzymania dyskonta nawet i 70, i 75, a były nawet 90 i wyższe. My robimy tu przykład 1 do 40. Ktoś wydaje 1000 dolarów, otrzymuje 1 do 40, czyli otrzymuje 40 tysięcy udziałów. Warte, jak czytamy tutaj, po tym jak firma wprowadzi wolne akcje do obrotu giełdowego, według wartości nominalnej będą warte 40 tysięcy udziałów. Porównajmy. W naszej firmie po dwóch latach może to być wartość, na pewno nie przepadną, pieniądze będzie ich dużo większa wartość, może być jedynie przesunięcie pół roku czy rok później, ale zakładamy, że 2023 się skończy i mamy 2024, firma wprowadza do obrotu wolne akcje, jest to minimum 1 dolar, mamy 40 tysięcy dolarów, a w banku trzymając te same pieniądze mamy stracimy, czyli mamy 680 dolarów. 40 tysięcy, 680. Widzimy różnicę? To naprawdę bardzo działa. Ludzie nie lubią tracić i wtedy, kiedy im się dokładnie wyjaśni, co otrzymują w momencie, kiedy wpłacą środki, jest to zabezpieczone normalną umową międzynarodową, kontraktem w dwóch językach, że mamy pewne gwarancje w umowie odsprzedażowe, że jakie klasy są to udziały, jaka minimalna kwota jest nam gwarantowana.
i to, co daje bank. Bank w żaden sposób nas nie ochroni przed inflacją i nie ochroni w żaden sposób nas przed innymi stratami, które mogą nastąpić, o których no, niekoniecznie też chcę tutaj dzisiaj głośno mówić. Innym sposobem inwestycji to jest ta druga, o której już ostatnio też mówiłem, rozmawianie z ludźmi, którzy mają dzieci, jedno, drugie, trzecie, czwarte dziecko, otrzymują co miesiąc jakieś określone pieniądze. Warto z kimś porozmawiać, przedstawić mu możliwości inwestycyjne w naszej firmie, przedstawić, że te środki zostaną ochronione przed inflacją, przed ich stratą, że czy dany nasz znajomy zdecyduje się jednorazowo zakupić, załóżmy, za 100 dolarów, na przykład za to 500 plus jednorazowe udziały, czy będzie chciał przez pół roku na przykład kontynuować, czyli 100 dolarów razy 6, czyli 600 dolarów, czy też będzie chciał przez rok na przykład kontynuować 1200 dolarów, czy też przez kilka lat. Pamiętamy, że ludzie kupują posagówki w firmach ubezpieczeniowych, w których często jest tak zwany wykup, dopiero powstaje minimum po 2 latach. Bardzo często pracowałem w ubezpieczeniach, więc wiem, jak to wyglądało. I jeśli przestaniemy płacić po roku, a jest wykup po 2 latach, nie otrzymamy nic. Chyba że będziemy się, nie wiem, sądzić po sądach jakiegoś dobrego prawnika, może coś wyszarpiemy z powrotem. Natomiast formalnie to jest tak, że jest nic. Tutaj po roku ktoś płacenia ma 1200 dolarów i zakładamy, że mieliśmy to dyskonto 1 do 40, a 1200, no to mamy 40 tysięcy plus tam za to 200 dolarów, jakiś załóżmy 10 na przykład, czy 15, czyli mamy załóżmy 41, czy tam 42, 45, przepraszam, czy więcej tysięcy tych udziałów i po prostu je posiadamy. I czekamy w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do obrotu. Albo będziemy brać jakąś tam dywidendę z roku na rok wyższą i pokoleniowo, albo weźmiemy, sprzedamy te udziały po cenie, która będzie na rynku. Dwie możliwości są. Tutaj nikt nie straci. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju posagówki, tego typu rzeczy, no do 2 lat jest ta prolongata i często bardzo ludzie tracą. Wiem, że bardzo ludzie często przerywają, bo sytuacje są różne. Pamiętajmy, że firmy ubezpieczeniowe składkę, którą płacimy w danym roku, w przyszłym roku mogą podnieść o poziom inflacji, poziom jakichś jeszcze innych kosztów i jeśli płaci ktoś na przykład 500 zł w danym roku, to się może okazać, że posagówka, która jest na 10 czy 20 lat, po roku na przykład już jest to 550 albo 600 zł, albo więcej. Pomyślmy sobie, ile może być za 10, za 5, za 10 lat. Tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy w stanie płacić przez kolejne 10-20 lat. Nie mamy żadnych tutaj zabezpieczeń ze stron firm ubezpieczeniowych. Oprócz tego, że agenci zarobili odpowiednie pieniądze, firma ubezpieczeniowa też zarobiła odpowiednie pieniądze, natomiast najwięcej traci zawsze niestety klient. Oczywiście jeśli są jakieś sytuacje skrajne, że nie wiem, rodzic umiera czy coś, dziecko może otrzymać jakieś fundusze. Działa to czasami w formie też ubezpieczenia. Zależy, jak jest posagówka stworzona. Natomiast w wielu wypadkach naprawdę prowadziłem też agencję autoryzowaną w ubezpieczeniach. Nie będę mówił o jakiejś firmie, bo nie ma to znaczenia. Wiem, że i pracowałem też w życiówce, też przez parę ładnych lat i prowadziłem, byłem kierownikiem, prowadziłem dużą grupę agentów. Wiem, ile było lapsów w różnych ubezpieczeniach, które padały po roku, po 2 latach i co się z nimi działo. Tutaj, rozmawiając szczerze z rodzicami, gwarantujemy im pewne rzeczy, które mają na umowie, których nie stracą. Wykorzystajmy to naprawdę fajnie w rozmowach z ludźmi, bo możemy naprawdę zwiększyć swój portfel, a w przyszłości naprawdę ludzi, którzy będą nam wdzięczni, że do nich przyszliśmy.
To jest krótka fotka dotycząca tego, co ja ją specjalnie zostawiam, dotycząca, gdybyśmy na przykład chcieli na swoim koncie zaktualizować pewne dane, czyli na przykład wyszedł nam dowód osobisty, mamy nowy i chcemy wysłać do firmy, żeby firma zaktualizowała pewne dane w naszym biurze, to dobrze taką Swiftfocie wysłać z naszym dowodem nowym osobistym plus z kartką SWC, data bieżąca, imię, nazwisko, bo to zawsze przyspieszy te zmiany i naszą identyfikację, że my faktycznie jesteśmy tymi osobami odpowiednimi do tego konta. Krótko jeszcze o newsach, dosłownie 5-10 minut. Ten news już był. Tutaj trwają prace nad filmem z udziałem pana Anatolii Junickim. Ten materiał zapewne będzie bardzo dobrze przygotowany. Firma w tej chwili, jeśli już robi, to robi naprawdę profesjonalne filmy. Wierzymy głęboko, że będziemy gdzieś tam chociaż tekst mieli również polski, gdzieś tam podany, ponieważ ten film zapewne będziemy mogli fajnie wykorzystać w naszej pracy, w rozmowach z ludźmi. Zdjęcia trwają, pewnie wkrótce otrzymamy go w naszych biurach, po zakończeniu oczywiście. Również ukazał się artykuł w czasopiśmie naukowym na temat szybkiego transportu. No i w tym artykule zwrócono uwagę tak naprawdę na zalety szybkiego transportu. Wymieniono ich wiele, zapoznajmy się dokładnie z tym newsem, bo to jest kolejny argument, który w rozmowach z ludźmi możemy pokazać, jak nasza technologia góruje nad tym, co obecnie świat dysponuje. Pamiętajmy, że mamy wyjątkową technologię, wyjątkową firmę. Firma nasza uderza w potrzeby dzisiejszego całego świata. Zobaczmy, kto by pomyślał, że ten rok przyszły i pewnie kolejne będą latami, gdzie będzie mówić o naprawdę dużym kryzysie energetycznym pod każdym względem, czy to energia elektryczna, czy jakakolwiek inna. My ze swoją technologią uderzamy idealnie, jeśli chodzi o transport, o rozwiązanie transportu towarowego, który ma oczywiście duży związek z ceną paliw, ale również przemieszczanie się osób szybko lub wolniej, w zależności czy mówimy o miejskim taborze, czy mówimy o tym kontynentalnym szybkim przemieszczaniu się 500-600 na godzinę. Oczywiście nasza firma ma jeszcze inne rozwiązania, ale to jest pewnie kwestia przyszłości. Ten transport pokazuje, że my jesteśmy gotowi na to. Jeśli nawet na forum ONZ-u wypowiadał się prezydent amerykański, między innymi zwrócił uwagę, oczywiście oprócz sytuacji, która ma miejsce na wschodzie i tutaj w szczegóły kompletnie się nie wdaje, to zwrócił uwagę między innymi na to, że chcą zainwestować grube miliardy dolarów i to już jest zakontraktowane, to już jest jak gdyby decyzje pewne zapadły, między innymi w ochronę środowiska, taką naprawdę faktyczną ochronę środowiska w różnych sektorach energetycznych, transportowych, wszędzie, gdzie to jest potrzebne, wszędzie ma to związek z emisją spalin, zanieczyszczeniem środowiska. I zobaczcie Państwo, że my w 100% się wpasowujemy w to, o czym dzisiaj mogłem usłyszeć, bo akurat słuchałem tego przemówienia. I mówię, no, mamy technologię, która rozwiązuje problemy transportu towarowego, transportu miejskiego na świecie, kompletnie nie generując żadnych zanieczyszczeń. Jeszcze świetnie wpasuje się w infrastrukturę każdą, zarówno górską, rzeczną, morską, pustynną, jakąkolwiek inną. Nasz transport może być wyniesiony na 5, 10, 50 i więcej metrów nad ziemią, więc w żaden sposób może nie konfliktować z obecną jakąś tam infrastrukturą w dowolnym mieście na świecie. Mamy rozwiązanie na każde miasto, na każde miejsce, więc warto naprawdę o tym mówić.
Tutaj mieliśmy też nową delegację z Indii, która przybyła do centrum testowego. Oczywiście są to delegacje, które szukają między innymi dla siebie wartości pewnych, korzyści, ale też mogą wnieść znaczącą korzyść do naszej firmy. To była akurat firma, która zajmuje się dokładnie w dziedzinie energii odnawialnej. Nie? Po prostu próbują, po prostu jak gdyby pod kątem naszej technologii, znaleźć pewne korzyści, żeby wdrażając po prostu ją chociażby w Indiach, wiemy, że nasz transport może wykorzystywać między innymi energię odnawialną, więc widzą tutaj bardzo duże możliwości rozwoju, chociażby na rynku w Indiach. Zapoznajmy się też z tym newsem. Tutaj mieliśmy bardzo ważne też przemówienie, wywiad z panią dyrektor generalną spółki projektującej. Zwróciła uwagę tak naprawdę na pewne spotkania, które się odbyły, pewne te wystawy, w których my jako firma braliśmy udział. Dlaczego na przykład w najbliższym czasie nie będziemy brać udziału chociażby w Finotransie w Berlinie, teraz na jesień, też padła odpowiedź. Zwrócono uwagę też w tym newsie, w jakich targach, w jakich wystawach braliśmy udział, najważniejszych dla naszej firmy. Zresztą okazało się, te najważniejsze, to okazało się ta światowy szczyt rządu w 2019 i później 2020 Expo. Oczywiście nie mówiąc o tym teraz ostatnim pół roku też, które odbyło się w Dubaju. Natomiast na tych wystawach podpisano bardzo ważne umowy, kontrakty, które po prostu będą miały związek między innymi z budową tras komercyjnych. Tutaj na przykład bardzo fajną, tą fajną informację zwrócono uwagę, o tym już nieraz mówiliśmy, wystawa przyniosła wymierne rezultaty. I tutaj ta wypowiedź. Po światowym szczycie rządu w 2019 Ministerstwo Transportu Dubaju, czyli ten RTA, ogłosiło 15-kilometrową linię. Możemy publicznie rozmawiać o tym projekcie, ponieważ druga strona go ogłosiła. I to, o co tu chodzi? Nie chodzi tu też o prywatne, bo często jest tak, że będą inwestorzy prywatni, którzy włożą gotówkę i pewne trasy będą budowane, ale w wielu wypadkach będzie chodziło o fundusze państwowe, fundusze rządowe. W wielu wypadkach oczywiście, przynajmniej w większości wypadków, jeśli mówimy o funduszach rządowych, musi być przetarg. I dobrze wiemy, że my w tym przetargu bierzemy już udział od dłuższego czasu, jesteśmy dobrze przygotowani. Było kilkadziesiąt firm, zostało dosłownie kilka, wśród nich my. I oczywiście liczymy na to, że nasza technologia, która jest wyniesiona nad górą, ma ten 15-kilometrowy odcinek być w centrum Dubaju, więc wpasowujemy się idealnie, oprócz tego w 100%, jeśli chodzi o ochronę środowiska, zagospodarowanie, jeśli chodzi o infrastrukturę nad ziemią, w dowolnej wysokości. I powiem tak, nie chodzi już o fundusze rządowe, które, tak sobie ostatnio pomyślałem, które wejdą do naszego portfela jako firmy, więc również do naszych, jako współwłaścicieli, ale reklamę, jaką to zrobi. Wyobraźmy sobie 15-kilometrowy odcinek przez same centrum Dubaju, przez wszystkie centra finansowe, największe drapacze chmur, które gdzieś tam w centrum Dubaju są, będzie nasz transport łączył te właśnie ośrodki. To powiem szczerze, odbije się naprawdę szerokim echem na całym świecie, bardzo szybko i będzie bardzo, bardzo głośno. Więc naprawdę liczę na to, że ten przetarg będzie nasz. Tym bardziej, że firma RTA bardzo mocno współpracuje z nami. Nawet widzieliśmy loga na jednych tych szczytach już w Dubaju. Chyba to był 2019, o ile pamiętam. Na naszych tych pojazdach one były widoczne. Tutaj zwrócono uwagę na ten Innotrans 2016-18. Też wspominałem, byłem osobiście. Też byliśmy pierwszą grupą, która kilka osób pojechało, zdecydowało się pojechać do Berlina. W 2016, no i wtedy mieliśmy możliwość porobienia sobie zdjęć. Pokazano 14-miejscowy Unibus i 2-miejscowy Unibike.
który między innymi miał też dodatkowe pedały, które po prostu jak gdyby generowały dodatkową energię. Natomiast nie chodzi tylko o to, że były tam prawdziwe prototypy pojazdów, ale w momencie, kiedy się my mieliśmy możliwość przejścia się po całej tej wystawie, wiecie, nie było firmy, z tego co pamiętam, która miałaby prawdziwe rekwizyty. A jeśli były, to naprawdę to były jakieś firmy, które kilkadziesiąt lat istnieją na rynku światowym. Natomiast na samej wystawie w środku nikt nie miał prawdziwych rekwizytów. Zazwyczaj to były filmiki, jakieś plansze, coś w tym rodzaju. Natomiast my mieliśmy prawdziwe rekwizyty, więc na polu tego wszystkiego, co tam się działo, a to są jedne z najważniejszych targów na świecie, transportowe, my naprawdę się wyróżnialiśmy. Więc tą pracę, którą my wykonaliśmy w ciągu tych ostatnich lat na wystawach, firma zdecydowała się tak naprawdę, że nie ma potrzeby wydawania nie wiadomo kolejnych dużych środków na kolejne wystawy, w tym wypadku na InnoTrans tą jesienią. I na co się zdecydowała? Tu jest taka fajna wypowiedź na końcu. W tym roku InnoTrans w Berlinie odbędzie się bez naszego udziału. Ale dlaczego? Dlaczego? Zamiast tego przekierujemy zasoby na organizację kilku wydarzeń związanych z regionami, w których wykorzystanie transportu strunowego jest najbardziej obiecujące. Czy odbędą się tam odpowiednie imprezy, w tych państwach, w tych miejscowościach, gdzie widzimy możliwość świetnych tras, rozwiązania pewnych problemów transportowych dla konkretnego regionu. I to naprawdę może być strzał w dziesiątkę. Więc pod tym kątem tutaj naprawdę ludzie ze strony firmy naprawdę myślą tego, żeby nie wydawać czasami setek tysięcy, a nawet kilku milionów na takiej wystawie, no bo przetransportowanie na przykład prawdziwych pojazdów, nie wiem, z Dubaju, czy nawet z Białorusi do Polski, to są nieraz potężne koszty w jedną, drugą stronę i tam udział w tych targach. Natomiast dobrze można te środki zagospodarować w inny sposób i tutaj firma właśnie na to zwróciła uwagę. Tutaj bardzo ważna sprawa jeszcze w jednym z newsów, widzimy jeden z najnowszych newsów. Skyward Community przejdzie planowany rebranding, czyli chodzi tak naprawdę o logo. Pamiętamy, wcześniej była informacja o Unicki String Technology i tam też była zmiana logo. I tutaj po prostu też opisano w tym newsie szczegółowo, dlaczego tych zmian się dokonuje. Oczywiście tu chodzi głównie o rozwój, jaki firma w tej chwili przechodzi, bo zaraz na początku tego newsa czytamy, że wraz z przejściem na nowy etap rozwoju SWC przejdzie znaczący rebranding firmy. No i opisuje firma, co się działo w 2022, jakie ma plany, dlaczego tam występuje kilka kolorów, co oznaczają poszczególne części tego logo. Zachęcam do zapoznania się, nawet dla własnej wiedzy, albo kogoś, kto by się pytał, dlaczego zmienia gdzieś tam się logo firmy. To jest ten cały news. Tu jeszcze biorąc pod uwagę końcówkę dzisiejszego webinaru, rozpoczął się, jak już wiemy, superfinał. Ten superfinał też zachęcam do zapoznania się szczegółowo, ponieważ on zawiera bardzo dużo informacji. Także nie czas na to, żeby omawiać z pół godziny dokładnie go. Chyba że ktoś ma jakieś pytania do niego, to wtedy albo do mnie, albo do własnych sponsorów pytajcie się, jak można osiągnąć poszczególne tam etapy, ten brązowy, srebrny, złoty, bo tam są różne nagrody, no i oczywiście tą najważniejszą nagrodą, fajną, taką wyjątkową, na najwyższym poziomie, myślę, że w pięciogwiazdkowym hotelu, myślę, że firma tutaj pokaże, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na 100% jestem przekonany, że to będzie jej wycieczka również do Centrum Innowacji, ale też wiele innych atrakcji związanych z wypoczynkiem, więc warto brać udział i wykonywać taką systematyczną, codzienną pracę. Tydzień w tydzień spotkania, rozmowy o naszej firmie i będzie efekt w postaci bonusów, w postaci dodatkowych efektów związanych z nagrodami, z wyższym dyskontem. No i te wycieczki też, czy my, czy inne osoby, na pewno ktoś
w nich będzie brał udział. Również ta propozycja związana z tym Join 24 przedłużona jest do 30 września i też możemy uzyskać tutaj, jak widzimy, dyskonto dużo wyższe niż w standardowej ofercie, bo aż do 70 dyskonto. Też zapoznajmy się, firma przedłuża specjalnie nam te promocje związane z podniesionym dyskontem za wykonaną konkretną pracę, rejestrację nowych osób, wykonanie inwestycji przez te osoby. My możemy dostać dużo wyższe dyskonto, na przykład na własną inwestycję, po to, żeby uzyskać dużo wyższy zwrot. Bo pamiętamy, 1 do 70, 1 dolar, 70 udziałów, tak naprawdę 70 dolarów w cenie nominalnej te udziały. Więc otrzymujemy tak naprawdę 7000% więcej w stosunku do tego, co wkładamy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Na koniec ta wypowiedź tutaj niezwykłego człowieka, miliardera, który powiedział, że najważniejszym zadaniem w naszym życiu, jeśli chcemy stać się bogaci, kupić akcję wybitnego przedsiębiorstwa, przepraszam, po cenie niższej niż ich rzeczywista wartość. I my kupujemy w 40, 50, 60 dyskontach, czyli o wiele niższej kwocie niż rzeczywista wartość tych udziałów. I tak jest dokładnie jak tutaj wypowiedź tego Buffetta. I również nasze udziały są długowieczne, czyli dopóki ich nie sprzedamy, będziemy mogli otrzymywać udziały. Jakie są aktualne możliwości sprzedaży udziałów? Na ten moment nie ma możliwości sprzedaży udziału, ponieważ udział będzie można sprzedać na rynku, kiedy akcje są wprowadzone przez spółkę do obrotu na rynkach giełdowych. Wiem, że jest zapis w naszej umowie, że po 3 latach danego kontraktu, danej umowy jest możliwość ewentualnie pisania do firmy o zwrot środków. Tam nie pamiętam, nie chcę wprowadzić w błąd, ale tam jest chyba 3% rocznie to, co firma może zagwarantować, bo to, ile będzie kosztował udział, to rynek tak naprawdę zdecyduje. Pamiętajmy, my mówimy teraz o technologii, która przez 6 lat była tworzona. To, co się dzieje teraz w szarży, to jest końcówka. Potrzebujemy 2 torów, 2,4 km, żeby przetestować i towarówkę, i miejski z tą maksymalną szybkością. To musi być w dokumentach, zapisach, żeby fizycznie zacząć budować. Parametry muszą się zgadzać, to, co było w dokumencie. W dokumentach musi się zgadzać fizycznie. A do tego trzeba było wybudować tor. Pamiętamy, żeby skończyć 15 etapów, co nie ma oczywiście związku z wejściem na giełdę, bo my możemy wejść szybciej, firma może zdecydować się wejść, prowadzić udziały do wolnego obrotu, a my możemy jeszcze być w trakcie 15 etapu. Ale 15 etap zamyka tak naprawdę szybką kolej. Mamy towarówkę, mamy miejski i mamy szybką, czyli 500-600 na godzinę. Do tego potrzeba nam wybudowania jest około 30 km trasy testowej, bo większość testów i certyfikacji również ten pojazd przeszedł, ale potrzebuje testu szybkości 500 na godzinę, potrzebuje 20 km do rozpędzenia się i zatrzymania, kilometra jeszcze na jakiś kawałek przejechania i dlatego też najlepiej mówimy o 30 km toru testowego, gdzie będzie można swobodnie 500 lub nawet szybszą szybkość przetestować i zamykamy wtedy całą tą technologię. Zamykamy 15 etapów. Natomiast nie ma to związku z wejściem, wprowadzeniem udziałów do wolnego obrotu. To firma zdecyduje się kiedy. Moje zdanie jest takie, że najlepszy będzie to czas wtedy, kiedy firma wybuduje już przynajmniej 2-3 trasy komercyjne, które będą śmigać poza ekotechnoparkami, które są poligonami doświadczalnymi. 2-3 przynajmniej trasy komercyjne. Świat to będzie widział. W tym momencie firma będzie również spółką, która już przynosi zyski, zarabia i to wcale nie małe pieniądze, już zaczyna zarabiać, więc wtedy można pomyśleć o wprowadzeniu udziałów do wolnego obrotu, aby one faktycznie te udziały rosły. Myślę, że to jest taka odpowiedź na to pytanie, jakie są aktualne możliwości sprzedaży. Możliwości tam w zapis, tak powiedziałem,
jest po mniej więcej cenie, które się kupiło po 3 latach, tylko trzeba byłoby się wczytać w tą umowę tej pożyczki, którą mamy na swoich stronach. Natomiast mówimy o zyskach, o naprawdę dużych zyskach. Dyskonto 1 do 40, niektórzy kupowali dyskonto 1 do 500, do 600. W takiej cenie zaniżonej kupowaliśmy udziały, a w cenie minimalnej 1 dolar wzwyż możemy uzyskać po wprowadzeniu udziałów do wolnego obrotu. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Ja zapraszam za 2 tygodnie, już na początku października, na spotkanie. Mam nadzieję, że będę miał dużo więcej ciekawych informacji do przekazania. Pozdrawiam, też dziękuję za dzisiejszą wytrwałość i obecność. No i przepraszam, że nie udało mi się zmieścić w godzinie przez moje gadulstwo. Jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia.